Siemanko, z tej strony Kamek, witam Was w kolejnym pack openingu. No, kolejne 6000, już jesteśmy w połowie. Na razie najlepszym zawodnikiem oczywiście był Robben, no ale sprawdźmy, kto w pierwszej paczce. Mamy tutaj Erdnić. No dobra, nic ciekawego. I Was is das. O, miałem herb polski chyba, tak mi się wydawało. Szybka sprzedaż Ciebie. Zobaczmy, czy miałem herb polski, bo jeżeli tak, to ja sobie go od razu ustawiam, bo nawet chciałem go kupić. Mój klub. I teraz wyszukaj w klubie typ karty herb. Nie miałem Polski? Wydawało mi się. Nie wiem, kogo to był w takim razie. Chyba, że to był strój polski. Strój Liga International. Międzynarodowy pewnie będzie. Reprezentacja. Tak, nie, tu mamy polski. A tu mamy wyjazdowy polski. Tak, trafiłem polski strój. Dobra, nieważne. Może inform jakiś, co? Na przykład Di Maria? Infor Di Maria może być? Myślę, że może być. No nie będziemy narzekać. No Infor Di Maria? Nie, Dos Santos. O, tego Dos Santosa mi chodziło. Bestia, jakich mało chyba. Zobaczcie, 86, 88, 81 i do tego 81. No i do tego 4 gwiazdki sława trików i 4 gwiazdki słabszej nogi. Pięknie to się prezentuje. 150 FIFA pońców. Kolejna paczka. Lionel Messi. Czyżby Ronaldo, ktoś, nie wiem, Ribery? Nie, Korea znowu mi się trafiła. Demet Korea. Ty Quixel, bo ty nic nie jesteś warty. No i kolejna paczka. Lecimy. Alaba, a w paczce z Alabą musi być Salvio. Całkiem nieźle. Salvio jest mega prawym koksem z prawej strony. Prawym koksem z prawej strony, tak. Dobrze to powiedziałem, super. Lee Dong-guk, nie. I co? Może wystawię tak, o, tak zrobię i tak. A ciebie quickseluję, dobra. 140 FIFA, 1400 FIFA pońców. No i Messi, może podniesiesz atmosferę? No, proszę cię bardzo, podnieś atmosferę. Nie podniosłeś samodów. Demet Bartra. Nic więcej. Nic ciekawego. Strój Sampdori nic raczej nie jest warty, więc Quixel. Kolejna paczka. Zaraz będziemy w połowie dzisiejszego otwierania. Messi przyniesie nam dziś. Centr ktokolwiek. Dwóch srebrnych. No nie. Trzeci strój Liverpoolu wygląda też pięknie. I Stadio Olympic. Nawet go ustawię jako aktywny. Ten wyślę na sprzedaż. Stadion Olympic. Chociaż Bernabeu pewnie ustawię. Ale mniejsza o to. Może trafimy Bernabeu w paczce. Kolejna paczka. Tym razem zawodnik Atletico i Frey. De Siglio. Nic więcej ciekawego. Pellegrini oczywiście na listę transferową powyżej 1000 za ciebie dadzą na pewno. A ciebie Quixel. No i lecą te FIFA pońcy, lecą, ale ja i tak nie będę narzekał po tym Robbenie, naprawdę, nie będę, no nie będę, nie mogę narzekać. No i kolejna paczka, Bazinga znowu. Mecha, nie. Bazinga, o, ciebie na pewno kondycja za 250, za 300 co najmniej pójdziesz, a ciebie Bazinga sprzedać. 800 FIFA pońców jeszcze. Dzisiaj taki spokojny, mega odcinek, wychillowany. No i kto w środku? Camacho! Nastasić się, okay. Też wyglądasz całkiem pozytywnie. Huddersfield, piękne stroje, naprawdę. Fajnie, spodobało mi się. Tułów plus 10 na pewno na licytację. Jeszcze 4 paczki chyba. 4. No i zobaczmy, kogo przyniesie nam ten oto zawodnik. A przyniesie nam on Olsona. Słabo. Wyjazdowe Portugalii stroje i wyjazdowe Anglii. Pięknie. I co my tu mamy? PO i ten, nie, Quixel, ale łapanie wystawi na licytację. Ok. Ładnie. 150 FIFA pońców. Zobaczymy, kogo. No, jeszcze raz Robbena możesz przynieść. No, nie obrażę się. Nie, Tadić. No dobra. Tadić, Samuel. Znowu mam Maxwella jakiegoś tego, obrony. Wystaw na licytację, powyżej 300. Nie porównaj ceny. Chociaż, o, można. 350 idzie. To wystawię za 350.
Dwie paczki do końca. Wychillowany odcinek dzisiaj naprawdę. Chyba, że coś się zmieni. Nie wiem. Teraz, zaraz polecą jakieś... O, konsigli. Nie. Domowe Irlandia stroje. Zobaczmy na to. O, całkiem spoko. 200 FIFA pońców. Ostatnia paczka na dzisiaj. I w niej będzie Ronaldo. Oczywiście, jak to zwykle bywa. Iker! Na zakończenie Iker. Ile jesteś warty, mój Ikerku? Iker, jesteś warty 10 tysięcy ponad. Wow. 10 tysięcy. 10 tysięcy. Dobrze, dobrze, Iker. Brawo. Lucas Leiva do tego. Morales. Okej. Okay. I nic więcej. Także ładnie kończymy dzisiejszy pakunek. Jeżeli podobało Ci się to, łapka w górę. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Nara.